Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Moim i Państwa gościem jest Tomasz Kobierski, prezes zarządu grupy MTP. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. 21-22 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się Kongres Odbudowy Ukrainy. Czego się spodziewać po tym wydarzeniu? No i czy to nie trochę za wcześnie? Wojna w Ukrainie cały czas trwa. Na dzisiaj wstępne szacunki kosztów odbudowy Ukrainy to ponad bilion dolarów. To wielki proces, o którym trzeba rozmawiać już dzisiaj, bo tylko wtedy Europa, świat będą przygotowani, żeby pomóc Ukrainie szybko się odbudować. Jeżeli będziemy czekać na koniec wojny, ten proces rozpocznie się później ze szkodą zarówno dla Ukrainy, jak i dla Europy, której Ukraina jest integralną częścią. Co się będzie działo na kongresie? Kogo powinna zainteresować ta impreza? Kongres jest typowym kongresem gospodarczym. Trzy sceny. Jedna scena strategiczna. Będziemy na tej scenie mówić o roli Ukrainy w Europie, o roli Ukrainy w Unii Europejskiej, w przyszłej Unii Europejskiej. Druga scena to scena typowo specjalistyczna, budownictwo. Wiadomo, że to sektor gospodarki, który najwcześniej wejdzie właśnie w rolę odbudowy Ukrainy. I trzecia scena, gdzie będziemy mówili o wielu innych aspektach, jak cyberbezpieczeństwo związane z odbudową Ukrainy, sektor medyczny, sektor kolejnictwa, transportu. Te wszystkie inne niezbędne również sektory dla procesu odbudowy Ukrainy będą miały miejsce na trzeciej scenie. Kongres, który spodziewamy się ponad 100 prelegentów i ponad kilka tysięcy osób, które ten kongres odwiedzi. W kongres zaangażowane są wszystkie najważniejsze instytucje w Polsce, które są w procesie odbudowy Ukrainy, począwszy, że kongres jest pod patronatem pani minister Emilewicz, pełnomocnika rządu właśnie do tego procesu, a uczestnictwo zapowiedział BGiek, PARP, PAIH, KUKE, czyli wszystkie najważniejsze organizacje rządowe. Co cieszy, to zaangażowanie przedsiębiorców. Partnerami w tym kongresie została Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, został Polski Związek Pracodawców Branży Budowlanej. To gwarantuje, że polscy przedsiębiorcy licznie wezmą udział w tym wydarzeniu. Spodziewamy się też bardzo licznej ukraińskiej delegacji, zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym, bo samorząd w Ukrainie będzie miał jedną z kluczowych roli przy jej odbudowie, a gospodarzem tej przestrzeni, gospodarzem tego dialogu będzie Związek Miast Polskich. Zapraszam na Common Future, wspólna przyszłość, zaczniemy dyskusję i wierzę, że przez kilka następnych spotkań będziemy gotowi, żeby pomóc ukraińskim partnerom szybko odbudować ich kraj. A propos wojny w Ukrainie, to było kolejne wydarzenie po pandemii COVID-19, które mocno odbiło się na branży spotkań w Polsce. Czy branża poradziła sobie już z konsekwencjami wojny? Na początku rzeczywiście to był duży cios, ponieważ nasi partnerzy, szczególnie z zagranicy, odczuli, jakby ta wojna była u granic Polski bardzo blisko i odwoływali swoje uczestnictwo. Kongresy o tym wymiarze międzynarodowym cieszyły się dużo mniejszą popularnością niż zwykle. Sytuacja się stabilizuje, bo świadomość świata o wojnie i położeniu geograficznym linii frontu jest już trochę lepsza. W związku z tym widać po wydarzeniach, które planujemy na jesień tego roku, że obecność gości zagranicznych jest dużo, dużo większa. Z Europy to już było przed wakacjami, a teraz goście ze Stanów Zjednoczonych, czy z Ameryki Południowej, czy z Azji, oni też są już na liście wystawców, są na listach uczestników kongresów. Na pewno widać ożywienie w tej międzynarodowości, w tym temacie międzynarodowej kawałka tych kongresów i targów. A czy patrząc szeroko, możemy już mówić o odbiciu, a jeżeli tak, to jak to wygląda w liczbach? Druga połowa roku dla Targów Poznańskich będzie rekordowa pod względem ilości wydarzeń. Dzisiaj planujemy ponad 170 wydarzeń tylko na terenie Targów Poznańskich. Takiej liczby wydarzeń nie mieliśmy od dawna i to widać, że branża odżyła, ale oczywiście branża
ma znowu następne problemy, to wzrost kosztów spowodowanych inflacją i dzisiaj organizacja wydarzeń jest dużo droższa niż to było przed pandemią, co oczywiście wpływa też na koszty uczestnictwa zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Wierzymy, że branża poradzi sobie i ta cena, którą zaoferujemy za uczestnictwo, będzie jeszcze na poziomie akceptowalnym przez uczestników. A jak mówię, ilość wydarzeń zarówno w Poznaniu, jak i w innych ośrodkach targowo-konferencyjnych zapowiada się imponująco tej jesieni, więc możemy mówić o dużym ożywieniu. To czego spodziewać się jesienią na terenie targów w Poznaniu? W zasadzie startujemy już w ten piątek targami technologii dla gospodarki leśnej, targi Ecolas, potem największe targi technologii dla przemysłu meblarskiego w tej części Europy, targi Drema, Polagra. Polska jest silna przemysłem spożywczym, eksportem żywności, więc targi Polagra i towarzyszący mu targi opakowań, targi Taropak to kolejne duże wydarzenie. Niezmiernie dużą popularnością cieszy się gaming. Poznań Game Arena to dzisiaj drugie największe w Europie targi gamingu, które zarówno poświęcamy czas na pasję, czas dla młodzieży, jak również organizujemy Game Industry Conference, jedną z najważniejszych na świecie konferencji poświęcone dewelopowaniu gier komputerowych i rozrywki wideo. Potem szereg innych wydarzeń, niezmiennie modna ekologia, czyli targi Poleko, a potem trochę też dla ciała i dla ducha, targi Kawaliada i wydarzenia związane z jeździectwem, to również targi hobbystów samochodów retro, czyli Retro Motor Show, to również targi kolekcjonerów dzieł sztuki, targi kolekcjonerów różnych innych przedmiotów związanych z rozrywką, jak chociażby kolekcjonerów kolejek elektrycznych, wiele, wiele wydarzeń, a na to wszystko sport. Byliśmy 2 dni temu gospodarzem Ironmana w Poznaniu, za chwilę spodziewamy się maratonu poznańskiego w październiku, to również kultura, wiele koncertów, gwiazd i tej europejskiej sceny muzycznej, jak i polskiej sceny muzycznej, to również teatry, to również sztuka innego rodzaju. Kalendarz pełen emocji, pełen merytorycznej treści. Zapraszam serdecznie do Poznania. Widać, że się dzieje bardzo dużo, ale wspomniał pan prezes, że faktycznie te koszty w tym roku są znacznie wyższe. Firmom jest ciężko w Polsce, otoczenie gospodarcze jest trudne. Dlaczego zatem warto taki koszt ponieść? To myślę, że to jest jedyne narzędzie marketingu, gdzie ludzie z całej branży mogą się spotkać w jednym miejscu i czasie, gdzie mogą skrócić swój czas poszukiwania najbardziej korzystnych ofert, skrócić swój czas na poszukiwanie inspiracji, bo targi to również prezentacje startupów, prezentacje młodych naukowców, którzy mają świetne pomysły i które czekają na wdrożenia do biznesu. To również profesorowie i doświadczeni naukowcy, którzy mają swoją ofertę. To również czas na to, żeby porozmawiać z kolegami branży o sytuacji, która się w danej branży dzieje. Oszacowanie trochę trendów, które się w przyszłych latach będą zdarzały w danych gałęziach gospodarki. To również spotkanie towarzyskie, bo widać, że ludziom po czasie pandemii brakowało tych spotkań. My mamy taką naturę, że chcemy się spotykać między sobą, więc to jest doskonała okazja, żeby te wszystkie elementy w krótkim okresie czasu ze sobą połączyć. 32. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo.